Siemaneczko, jestem Desu, a my gramy kolejny Custom Story do Amnezji. Tym razem to też nie będzie horror, tylko coś bardziej dla jaj zrobione przez autora Litronom. Custom Story nazywa się The Small Horse Prologue. Jest jeszcze pierwsza część i druga część, ale będziemy to nagrywać osobno. Mamy opis taki: This is your story, because you are a pirate. No, but you will be granted with treasures and wishes. As the prophecy of the wooden oracle said. Go on, sail away, mate. You can't be wrong, trust me, nothing horrible will happen. Are you still there? Let me explain. You have to find the treasure on the island, far away from Kelcher. Tweety. Buziaczek, kurde. Dobra, czyli co? Mamy płynąć na jakąś wyspę i znaleźć skarb. Ja wiem, jaki skarb chodzi. Ej, tam w ogóle pisał na samym dole, że ostrzeżenie, ale dobra, olać ostrzeżenie. Ogólnie już to kiedyś grałem, ale ledwo pamiętam. Small Horse Prologue. Z tego co ja pamiętam, to zaczynało się dosyć ciekawie. O nie, wielki kus. Pinki, co robisz na moim ekranie? Wygląda na wściekłą. Pinki Maruder. W ogóle mnie zastanawia, jak to zrobili. Ponieważ w Amnezji to nigdy nie widziałem morza. No i oczywiście widzę, że na pokładzie mamy postacie z anime One Piece. Mimo, że nie oglądałem One Piece'a, ale kojarzę postacie. Wiem, jak wyglądają. Niektórych nawet znam imiona. Ale co tam się działo, to tak nie bardzo. Jakieś randomowe odcinki mi się zdarzyło oglądać, tyle co wiem. Faktycznie jest to jakaś wyspa. Wyspa z wulkanem. Malusia ta wyspa w porównaniu do naszego statku. No dobra, to co? Dopłynęliśmy do wyspy. I co teraz nas czeka? Jest statek, jest Luffy. Go on, Chief Wiggum. Tell us what happened. Kto jest tym Chiefem całym, ja? Zoro, w ogóle to wszystkie postacie wyglądają jakby zrobione z kartonu. Jakbyśmy tak chodzili w kółko, to oni jakby cały czas się patrzą na nas od frontu. Co ty mówisz, Zoro? Trust the noble warrior I can hear with my ears. Okej. Okay. Może i masz dobry słuch, ale wiem, że jesteś postacią, która często się gubi. Kurde, te piaski. Ten ciasto takie. Co tam? Sanji? Hey, remember me? It will rain. The map is hidden. Będzie padać, mapa jest schowana. O czym ty mówisz? O ty? I'm in the sand. In front of me, there is a fire. Ouch, hot. Może mnie zranić? Hej. Zwykle w większości gier, jakie próbowałem wejść w ogień, to obrywałem. Ognisko zaś nie zadaje mi żadnych obrażeń. Nie posiadamy nic w ekwipunku. Okej. Okay. Chodźmy dalej, zobaczmy co tam się dzieje. Jakiś domeczek. Wygląda jak niewykończony. Zrobiony z czego popadnie. Co by tutaj ten? Jedno spanie, dwie osoby, co jest? He want to sleep, but I won't let him. On chce spać, ale nie pozwalam mu. A ty? I wanna sleep, but he won't let me. Chcę spać, ale on mi nie pozwala. Nie wiem, dogadajcie się chłopaki. Ja idę dalej. I zakłóca w oddali. Twilight Sparkle. Co ona tam chce? Co ona w ogóle tutaj robi? Przypłynęliśmy na wyspę w towarzystwie postaci z One Piece'a. I co? Znajdujemy kuca? Take me with you. I wanna live in the cave there. Weź mnie za sobą. Chcę żyć w tej jaskini tam? Mieliśmy Twilight Sparkle. A pony. What else? No właśnie, co jeszcze? Jaskinia w wulkanie. No dobra.
Wszystko takie kanciaste tutaj, trzeba skakać. Trzeba się nagimnastykować, żeby się przedostać gdziekolwiek. No cóż, dobra. Jesteśmy w jakiejś jaskini, wewnątrz wulkanu. Drzwi, które są zamknięte. Wątpię, żebym znalazł tam jakikolwiek klucz. Z tego co ja pamiętam, można było jej tu użyć. Nie wiem czemu akurat nią. Dobra. Domeczek. Ej, Goku, Vegeta, Freeze? What the hell? Co tu się wyprawia? Halo? Jaka wielka fiolka do leczenia. Nie wiem, o co chodziło z tymi rycerzykami. Jedna fiolka, taka gigantyczna? Jak ona się zmieściła w mojej kieszeni? Halo, głosy. Wypadałoby coś ubrać na dupsko. Dobra, a coś tutaj mamy? O, więcej fiolek. Sanity Potion. O, to jest coś, co na pewno będę potrzebował. To jest jedno do leczenia. Ile myślałem, że to jest mięso, to chyba bardziej butelki. Tego się chyba nie da otworzyć, nie? Nie. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy na tych tańcerzy tam. O, McDonald's. What the? Jaki busum. Te kotlety? Wow. Fryty? Kola? Kola jakaś... Ej, co jest? Co się stało? Ja tylko w to wlazłem. Chciałem to ominąć. Rozrzucałem wszystko po całym pomieszczeniu. Dobra, tutaj sobie łazi Twilight, to są mopki z Aladyna i nasze postacie z Dragon Balla. Jakieś interakcje, coś? Halo? Powiecie coś, chłopaki? Dziwnie tańczycie, what the hell, czemu oni lewitują na ziemią? Znaczy, ja wiem, że potrafią latać, ale no... Ups, coś mi powiesz? Nie? Dobra, to idziemy dalej. To jest czosnek. Czosnek. Robi czosnek tutaj. O, aż taki zasięg miałem? No cóż. A cóż to? Wygląda jak RAM do komputera. Gdybym pamiętał układ wycięć, wiecie, tutaj to jedno wycięcie jest po środku, to zapewne bym wiedział, jaka to jest DDR. Dobra, chyba oni tego potrzebowali. Oho, coś się przebudziło. Nie wiem gdzie, ale okej. Power level tego ramu to jest 9000, tak? Need an apple to open. Fatty. Czemu nazywasz mnie grubym? Obrażasz mnie gru? Jabłko potrzebujesz, żeby otworzyć drzwi. Od kiedy? A tam się coś pojawiło. W sumie. Faktycznie jest jakieś jabłko, ale takie podgniłe. Zepsute. No cóż, nie będę je jadł. Drzwi... Ej, chwila, to jest jeszcze fiolka. To jabłko... Ja jest jeszcze więcej tych fiolek, chodź. Chodź do tatusia. Dobra. Drzwi chciały, żebym przetargał jabłko. Nie było to powiedziane, jakie to jest jabłko, więc pewnie chodzi o to. O, shit. Ja właśnie wyważyłem drzwi jabłkiem. Moje sanity. Hey, Twilight, zrób coś. Twilight, zrób coś. Okej, okay, chyba mi lepiej. Rzuciłem jedno wielkie jabłko i poleciało multum takich mniejszych. Nie chcę tego jeść. Twilight, zjedz. My idziemy dalej. Więc tak, w tym customie, w prologu, w pierwszej części, jak i w drugiej jest wszystko i nic. Są postacie z anime, są kuce, nawiązania do jakichś bajek. Znacie z bajek Disneya nawet. O, to tam na końcu jest, what? Jakiś obcy? Głowa obcego? Czemu ja chodzę po drzwiach tak w ogóle? Czemu ja nie spadam pomiędzy nimi? Hello. To otworzysz? Nie, wszystko po... O, on tu idzie. On tu idzie. On mi goni. Okej.
Chyba zaraz mnie dziabnie. Dziabniesz mnie? Nie, zniknął. Uff, okej. Okay. I to był taki... Easter egg? No dobra, pójdziemy dalej. Mam coś świeci, drzwi... Oh, wait. Klucz i znowu ten obcy się pojawił. Zabierz ten klucz. Okej, okay, i z powrotem. Mental Gem? Ciekawa nazwa dla klucza. Oh, wait, ja mam się otworzyć te drzwi, tak? Przecież one nie są zamknięte do końca. Oh, wait. No dobra, to jest jakiś glitch. To jest chyba jakiś glitch, chyba... Coś tu jest nie tak, te drzwi się nie da zamknąć. No dobra. Co tu mamy? Rycerzyk. Szkoda, że nie mam latarenki. Ale w sumie tu nie jest tak ciemno. Jakiś list. Hola, homo. To jest chyba H. My name was Gulliver's Journey. I have seen more things than you can bear. Kurde, bear chciałem powiedzieć. And I've got the biggest bean you've ever seen. A strange guy in a cloak came and said, got some good things on sale, stranger. He sold me a cage. I thought, a cage? Or what? I said, no, I can't continue this letter. My head. Yes, the hollowed Zerum Egam was by my side. He was searching for a horse and some guy called Kahim Shirt? Jakoś tak? But I don't know what that means because I'm Japanese. He left for some unknown reasons. Bye. O, pożegnał się nawet w liście. Ale niepokojąco jest, patrzcie jak ten rycerz tam się rozświetla razem z tym światłem tam z korytarza. Dobra, halo. Oho. O kurde. Ej, czy ten rycerz chyba miał hełm, nie? Jakby się pojawiła... Nie żartuj, ledwie wziąłem ten klucz. Zwróciliście uwagę na nazwę tego klucza? O, ja cały czas go tu mam. Picked up. Podniesiony. Nie gadaj, że on tu idzie. Chyba nie. Okej. Okay. Tak, o co chodziło? Okej. Okay. O coś jest nie tak z moim sanity, oczywiście. Użyjmy jednego, powinno być tam trochę lepiej. Ciemny korytarz tam na końcu jest. What? O nie. Kim ty jesteś? My name is Oliel Pio, and I suddenly found the house. Was bist du denn für ein super erotischer Kerl? Super co? Moment, ich kenn dich doch irgendwoher. Woher kenn ich dich? Und warum bist du überhaupt nackt? Oh. Wrong Eggman. Uh-oh. What the fuck? Hier ist noch eine Kiste. O, dzięki. Tschüss. Ale śmieszne jest to, że on się pojawił tutaj, przywitał się po angielsku, powiedział jak się nazywa, a potem zaczął coś tam po niemiecku szprechać. Rzucił mi jakąś skrzynkę. A crate big enough to transport a small horse within it. The hollowed Zerum Egam gave it to you. A, to ty jesteś tym gościem. Dobra. Zerum Egam, jakoś tak. I tak się gościu nazywa. What the heck? Jomek, co? O ty? Jakiś golas wyskoczył stamtąd, wyważył drzwi. On tu stoi. Oh, shit. Gdzie ty idziesz? On chyba miał mnie gonić, a nie iść się przytulić do ściany. Ty tu idziesz? O, okej, okay. On chyba jest zagubiony. Ziomek chyba jest zagubiony. Trzeba mu pomóc.
Trzeba go przytulić. Okej, okay, czyli co? To ogólnie to jest końcówka już tego let's playa. Ale widać, że mam tego buga, który ostatnio występuje. Kiedyś tego nie było. Podobno gra miała być naprawiona, w sensie ten moment. Ale możemy zrobić jeszcze tak. Ja wyjdę. Spróbujemy to odpalić. Chociaż continue. Continue zabierze mnie do mojej oryginalnej amnezji, czy do customa? Okej, okay, ja chyba strzeliłem. Chyba chodziło o to, że powinienem ja włączyć tego customa, a wtedy continue. Więc, wiecie co? Be right back. Zaraz to ogarniemy. Okej, okay, wróciłem. Więc tak, chyba ja powinienem wejść w tego customa i tutaj mamy continue. Zobaczmy, czy problem będzie cały czas ten sam. Okej, okay, cały czas jest ten sam. W takim razie ja się posilę YouTube'em, więc tutaj się z wami pożegnam i zaraz dorzucę wam do materiału, jak to prawidłowo powinno tutaj wyglądać. Bo to jest dosłownie końcówka. Dosłownie końcóweczka. Więc dorzucę wam, jak powinno, jak ten prolog powinien prawidłowo się zakończyć. Więc dzięki wielkie za oglądanie, zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia w następnym nagraniu. Prawdopodobnie w kolejnej części, tym razem to będzie The Small Horse 1. Ouch. Ouch.